Cześć, dziś opowiem Ci, jak w ogóle zacząć tą całą przygodę z pozyskiwaniem klientów przez internet, głównie przez media społecznościowe. Skąd pomysł na ten film? Otóż miałem olbrzymi zaszczyt kilka dni temu prowadzić konsultację, taką indywidualną konsultację jeden na jeden, z wykorzystaniem oczywiście internetu, czyli zrobiliśmy to przez Zooma. W środę późnym wieczorem miałem zaszczyt przeprowadzić konsultację dla jednego multiagenta, który ma olbrzymią wiedzę produktową, który świetnie sobie radzi w kontakcie jeden na jeden z klientem, umie budować relacje, więc wszystko tam jest super. Natomiast ten agent miał jedno wyzwanie, no jakby przerobił wiele szkoleń, przerobił wiele webinarów, przerobił też wiele moich materiałów, natomiast cały czas jakby no nie wystartował. I jak doskonale rozumiem, trochę nam zajęło czasu podczas tej godziny konsultacji zdalnej. Trochę nam zajęło, żebym ja zrozumiał, co jest największym wyzwaniem. No bo zrobiliśmy tak podczas tej konsultacji. Stworzyliśmy fanpage agenta ubezpieczeniowego od zera. Tak? Pokazałem mu, Pawłowi, jak odpalić pierwszą podstawową kampanię na Facebooku płatnych reklam, tak żeby docierał do tych klientów, do których chce dotrzeć. Przeanalizowaliśmy sobie też wizytówka Google Moja Firma po to, żeby jeżeli ktoś szuka ubezpieczeń na przykład na życie w jego mieście, żeby od razu trafiał do niego. No i tak przerabiamy te wszystkie wyzwania, przerabiamy to wszystko, o czym Paweł chciał porozmawiać. Pawle, pozdrawiam Cię serdecznie. I doszliśmy do takiego momentu, w którym ja w końcu zrozumiałem, co jest wyzwaniem. Bo Paweł bardzo chciał, żeby wszystko było jak najlepsze, żeby było wszystko idealnie zrobione. I to powodowało, że cały czas czekał, aż grafik zrobi mu jakieś logo, cały czas czekał, aż te rzeczy, które Paweł będzie wyrzucał z siebie, publikował, aż będą idealne. I doszliśmy do sedna problemu i te wszystkie oczekiwania, to wszystkie przeciąganie tego wszystkiego i to oczekiwanie, żeby wszystko było idealne i żeby było super, spowodowało, że Paweł, agent, cały czas tkwił w miejscu. Ja to rozumiem, też tak czasami mam, że spowalniają mnie moje działania własne, tak, i odwlekają mnie od osiągnięcia celu, więc jak zacząć? Jak pozyskiwać klientów? Jak w ogóle rozpocząć to budowanie marki osobistej agenta ubezpieczeniowego czy multiagenta w mediach społecznościowych? Odpowiedź jest prosta. Tu i teraz zacznij działać z tym, co masz. To znaczy, jeżeli właśnie brałaś udział w jakimś szkoleniu produktowym, nawet zdalnym, jeżeli właśnie otwierałeś biuro, jeżeli właśnie pomogłeś swojemu klientowi, to napisz o tym 2-3 zdania, opublikuj pierwszy post na Facebooku i już zobaczysz, że ten pierwszy post od razu będzie miał fajne wsparcie Twoich znajomych, ludzi z Twojej branży. I tak się właśnie stało w przypadku Pawła. To znaczy ten pierwszy post powstał chwilę po tej naszej konsultacji. I teraz oczywiście lajki i komentarze nie są ważne, dla nas najważniejsza jest sprzedaż, ale w tym przypadku te pierwsze lajki, te pierwsze komentarze się pojawiły i to pomaga już przełamać się i publikować i w ogóle zrobić ten pierwszy krok, tak? Ten pierwszy krok, ten pierwszy post, on nie musi być idealny. W ogóle te posty nie muszą być idealne. One mają być ludzkie, one mają być prawdziwe. Więc proszę Was, nie czekajcie na to, aż fotograf zrobi Wam świetne zdjęcie. Nie czekajcie na to, aż grafik zrobi Wam logo. Nie czekajcie na to, aż kuzyn zrobi Wam stronę internetową, czy też jakaś agencja marketingowa, informatyk, programista, web developer. Nie czekajcie na to. Po prostu już teraz zacznijcie pokazywać światu, że jesteście profesjonalistami, że znacie się na tym, na czym się znacie i że pomagacie swoim klientom. Dzięki temu z czasem będziecie pozyskiwać nowych klientów, będziecie mieli leady ubezpieczeniowe i Wasz biznes ubezpieczeniowy się rozkręci. Miłego dnia. Aha, dodaj komentarz pod tym wideo, jeżeli też tak masz, że wyczekiwujesz na tą idealną chwilę. Miłego dnia.